Witam serdecznie na kanale Gianerobol, kanale poświęcony pieniążkom i jak sobie nimi zarządzać i jak sobie z nimi radzić. Nie ma tak naprawdę znaczenia, w jakim zawodzie pracujecie, czy jest to prezes, czy prezeska, czy jest to osoba, która pracuje na magazynie, czy może jest to osoba, która zaczęła pracę jako pierwszą pracę swoją w życiu. No to witam, bo jesteście na właściwym kanale. Jeżeli macie sytuację, że zostaje Wam bardzo niewiele pieniędzy pod koniec miesiąca, kiedy czekacie do następnej wypłaty, bądź okazuje się, że musicie pożyczać pieniądze wręcz, co akurat nie jest miłe, to świetnie się składa z tego tytułu, że tutaj wyprowadzimy sobie plan działania, jak pożegnać biedę. Dokładnie, odcinek 7. Żegnamy biedę. Zaczynamy. Pewne działania będą wymagały od nas wiedzy i nawyków, tak? Jeżeli tutaj jesteście i oglądacie ten odcinek, to oznacza, że macie dostęp do internetu, czyli automatycznie będziecie mieli dostęp do wiedzy, która będzie Wam sprzedana, dana, zapodana. No i kolejny etap to jest tylko wyprowadzenie nawyków. Oczywiście każdy będzie miał sytuację, że jedni nawyków uczą się szybciej, drudzy wdrażają wolniej, ale to nie ma znaczenia, bo każdy ma swoją drogę, swoją prędkość. Najważniejsze jest to, że dochodzicie do końca tam, gdzie chcecie, czyli do mety. A jeżeli przejrzycie sobie materiał i obejrzycie go do końca, to to jest właśnie ten dzień, dzień, w którym startujecie i będziecie ściskać rękę biedy. Na do widzenia. Bye bye, arrivederci, auf Wiedersehen, goodbye biedo. Pierwsza podstawowa rzecz to, tak jak zawsze, jest jakiś tam budżet domowy, który jest wałkowany na niejednym kanale i przez niejednego finansowego guru. No ale prawda prawdą jest taka, że musimy niestety wejść na ten budżet, musimy się nauczyć go robić, musimy się nauczyć tych kontrolowanych wydatków, a mianowicie wszystkiego tego całego miszmaszu, który jest nam potrzebny, żeby przetrwać od pierwszego do pierwszego, bądź od wypłaty do wypłaty, w zależności jak kto ma ustawioną wypłatę. Pokrótce mówiąc, odliczacie od wypłaty wszystkie Wasze podstawowe wydatki. Jak odliczycie wszystko to, co potrzebujecie, no to jeśli ktoś jest na tyle szczęśliwy, to zostaje jakaś kwota, z którą później można bawić się dalej. Nie będziemy się tutaj za bardzo zagłębiali dokładnie w genezę, budowę i analizę tego całego budżetu domowego. Jednym słowem, jeżeli chcecie się bardzo mocno zagłębić, wbić te zęby głęboko jak zwierzyna w dziką zwierzynę, no to odsyłam Was do odcinka pierwszego, w którym tam znajdziecie dokładne rozbicie, jak się za to zabrać. Kolejnym etapem, który będzie drugą ważną sprawą zaraz po wyprowadzeniu sobie budżetu, to będzie zalążek, zaczątek, zaczęcie rozbudowy funduszu awaryjnego, czyli coś, co spowoduje, że nie będziecie zmuszani do pożyczania pieniędzy w nagłych sytuacjach. A fundusz awaryjny to jest po prostu nic innego, aniżeli naprawa pralki, czy naprawa lodówki, czy naprawa samochodu, czy ewentualnie kupno kolejnej pralki, czy tam nowej, czy używanej. To jest to wszystko, czym się zajmuje fundusz awaryjny, żeby naprawić właśnie te rzeczy, które pomagają Wam, prawda, załatwić bądź osiągnąć wszystkie podstawowe funkcje, które sprawują się wokoło domu. Trzecia, kolejna rzecz, która nam będzie pomagała właśnie w tak zwanym całkowitym pożegnaniu biedy, to będzie wybudowanie sobie funduszu kryzysowego, ja to nazywam, a w większości ludzi nazywa to poduszką bezpieczeństwa finansowego, które mają za zadanie ratować Was w momencie, kiedy rozpocznie się kryzys. Dlatego ja faktycznie nazywam to funduszem kryzysowym. Z tym, że w momencie, kiedy macie wybudowany już, czy wypracowany budżet, macie wypracowany fundusz awaryjny, zanim zaczniecie budować całą tą poduszkę finansową, bardzo bym stresował w kontekście zaatakowania długów. Jeżeli będziecie bez długów, to budowanie tej całej poduszki finansowej będzie fantastyczne i będzie dużo łatwiej Wam szło. Z tego tytułu, że po pierwsze, jak macie długi, no to musicie oddawać gdzieś raty, to w tym momencie te pieniądze, które idą na spłatę jakichś tam rat, czy spłatę jakichś tam długów, to automatycznie jest kasa, która mogłaby być odkładana gdzie indziej, czyli na tą poduszkę finansową.
Więc tutaj trzeba umieć rozgraniczyć. Musimy się pozbyć zadłużenia, żeby mieć naprawdę bardzo dużą siłę pieniądza, pieniążków, które możemy sobie oddawać na bok, żeby dla nas później pracowały. A powód, dla którego chcemy trzymać taki fundusz, jest, no bo wiadomo, takie sytuacje przychodzą z zaskoczenia, nie jesteśmy na nie przygotowani. No tutaj teoretycznie jesteście przygotowani, bo posiadacie jakąś poduszkę finansową, czyli jak będzie szybka gleba na ziemię, to ta poduszka spowoduje, że wylądujecie bardzo miękko i przyjemnie. Z drugiej strony ona też Was chroni od tego, żebyście nie szli nagle w gwałtowne zapożyczanie pieniędzy, bo to jest też rzecz, którą byście się strasznie chcieli od niej bronić, z tego tytułu, że to będzie Was z powrotem wpędzało albo wręcz nawet pogłębiało sidła biedy. A pokrótce wracając do funduszu kryzysowego. Ile tego mieć? No, do tej pory zasada była 3 miesiące do 6 miesięcy wydatków. Czyli jak będziecie wypracowywali sobie budżet, no to już będziecie znali Waszą kwotę na tak zwane muszę mieć na utrzymanie. No i teraz tą kwotę, która będzie pokrywała cały miesiąc Waszych tych najpotrzebniejszych, największych tych potrzeb, mnożycie razy 3 bądź razy 6 i w tym momencie macie 3 miesiące czy 6 miesięcy. Przy czym czego ja bym nie robił, to nie zatrzymywał się przy tej kwocie, bo powiedzmy tą pierwszą 3-6-miesięczną kwotę, jeżeli jak zadecydujecie, będziecie sobie wypracowywali, macie ją wypracowaną i ja bym po prostu tam później tylko skrupulatnie co miesiąc jakieś tam delikatne pieniążki dopykiwał. No daj Panie Boże, że przez następne 5, 6, 10 lat nie użyjecie tych pieniędzy, a biorąc pod uwagę, że jeszcze coś tam sobie doklepiecie, to ta kwota po prostu będzie sobie spokojnie, fajnie rosła na boku. Jak to mówią, jeść i pić nie woła, a sobie siedzi i rośnie. Zaistnieje taka sytuacja tylko wtedy, kiedy praktycznie rzecz biorąc dotykacie tych pieniędzy, jeżeli macie, nie wiem, utratę pracy, czy na przykład się okaże, że jesteście na bardzo długim chorobowym i chorobowe jest niepłatne, albo się okaże, że trzeba będzie na przykład wymienić samochód, bo to już trzeba troszeczkę grubsze pieniądze na takie rzeczy, wtedy jest potrzebny taki fundusz. I tak pokrótce tylko przypominając, jeżeli szukacie informacji na temat budżetu kontrolowanych powiedzmy wydatków, no to znajdziecie w odcinku pierwszym. W odcinku drugim znajdziecie szerzej, co możecie zrobić z długami. Tam jest różne opcje, jeżeli ktoś kompletnie sobie nie daje rady. W odcinku pierwszym jest tam informacja też lekko wspomniane na temat długów, jak można zaatakować długi, jeżeli nie jesteście w bardzo jakiejś podbramkowej sytuacji. A w odcinku trzecim znajdziecie bardzo dokładnie rozszerzone informacje na temat funduszu awaryjnego. I teraz klikając wszystkie te trzy rzeczy do kupy, do tego dokładając fundusz kryzysowy, czyli tą poduszkę finansową bezpieczeństwa, macie cały scenariusz, jak wypracować sobie ucieczkę od biedy, to wielkie pożegnanie. Spalicie tą biedę jak marzannę na pierwszy dzień wiosny, żeby zima poszła nie wiadomo gdzie. A z drugiego tytułu, tak jak mówię, bieda kończy się w tym momencie. Tylko że po pierwsze primo, ultimo, każdy będzie miał inne możliwości, każdy ma inne pieniądze i każdy ma praktycznie rzecz biorąc całe to środowisko, w którym siedzi, troszeczkę inne. A więc jedyna rzecz, która może Was ewentualnie delikatnie odrzucać od tych wszystkich rzeczy, to zbyt wysokie oczekiwania. Nie ustawiać sobie zbyt wysokich oczekiwań, dążyć tip toczkami, kroczkami malutkimi, pamiętajcie, małymi łyżeczkami też można się najeść. Potrwa to trochę dłużej, ale też zatrzyma Was od sytuacji, że się nie zachłyśniecie tym wszystkim, że Was po prostu to nie odrzuci. W drugim elemencie też trzeba będzie popatrzeć na to, że no, czasami jest tak, że odkładamy tam na te różne fundusze i się okazuje, że na przykład w tym miesiącu nie odłożymy, w tamtym miesiącu nie odłożymy, bo nie wiem, to cokolwiek, choćby złotówkę, żeby tylko i wyłącznie utrzymać ten nawyk odkładania, bo jakakolwiek kwota, która zostanie odłożona, jest ten jakiś ruch, jest ta gibkość, że wiemy, że jest potrzebne. Czasami w życiu tak jest, że planujemy, coś się nie udaje, no ale to nie oznacza, że nie możemy na przykład wziąć po raz kolejny i dokoptować, czy przeczekać ten trudny okres i kontynuować tam, gdzie żeśmy się zatrzymali, bo nie było wyjścia. Najważniejszy element, ja bym tych pieniędzy nie trzymał w żadnych inwestycjach, broń Boże.
najlepiej byłoby sobie otworzyć jakieś osobne konto, konto, które będzie dawało Wam możliwość dostępu 24H, czyli w każdej chwili, kiedy potrzebuję tych pieniędzy, to je zabieram, wyciągam, ratuję sobie tyłek, ratuję sobie sytuację, kiedy wtedy przychodzi ta dana nieprzyjemna sytuacja. Żadnych inwestycji, bo jeżeli cokolwiek włożycie w inwestycje, to pewnie zajmie później czas, jakieś konto z oprocentowaniem, gdzie się okaże, że później wyciągnięcie tego to nie będzie takie szybkie, więc starajmy się trzymać te pieniądze tak, żeby były cały czas dostępne, no bo jak przyjdzie ten kryzys i przyjdzie ta niestety sytuacja, kiedy będzie bardzo źle, to Wy macie spokój i wtedy jest bez paniki, mam dostęp do pieniędzy, mogę bez problemu kontynuować moje życie spokojnie dalej. A po wprowadzeniu wszystkich właśnie tych funduszy, tych kroczków po kolei, czyli ten budżet, później ten awaryjny, później tam ewentualnie spłata długów, jak ktoś ma, i później jak wchodzicie na ten fundusz kryzysowy, jak go nazywam, czyli tą całą poduszeczkę finansową bezpieczeństwa, to są rzeczy, które będą Was z dala całkowicie trzymały od tej tak zwanej bidy. Bo to jest to, co jest Waszym najlepszym orężem i Waszą najlepszą tarczą na tej całej wojnie z finansami. W momencie, kiedy wprowadzicie te wszystkie właśnie środki takiego zabezpieczenia, to spowoduje nic innego, aniżeli wypromowanie sobie dodatkowych funduszy na jakieś jeszcze osobne oszczędzanie, które będzie tak naprawdę zaczynało budować Wasz własny majątek, który później ewentualnie możecie zadecydować, czy albo w coś zainwestujecie te pieniądze. Ktoś może chcieć kupić ziemię, może chcieć kupić akcje, obligacje, no i różne cuda niewidy, które tylko istnieją inwestycyjnie. Bądź nie, bądź sobie tylko odkładać, żeby coś mieć, albo te pieniądze w coś włożyć. Cokolwiek by to nie było. Z tym, że pamiętajcie, jakakolwiek sytuacja tego typu nigdy się nie wywiąże z tego tytułu, jeżeli będziecie ciągle klipać tą bidę. Nie mamy budżetu, nie mamy takiego funduszu, nie mamy takiego funduszu, a to jest właśnie te okno na świat, gdzie całkowicie po prostu pożegnacie tą panią biedę. No i jak wiadomo, zajmie Wam to, prawda, trochę czasu, z tym, że nie ma się czym przejmować. Najważniejsza jest wytrwałość, działanie, dążenie, a kolejny etap jest taki, że wszystkie wyniki, które będziecie zbierać, będą Was motywowały do kolejnej pracy. Jak się zrobi stówka ekstra, potem się zrobi 1000, 2000, to wszystko tylko ciągnie i zachęca do kolejnej, dalszej pracy. Bo teraz tak, zastanówmy się. Mamy sytuację nieprzyjemną teraz, tak? Dobra, mamy tą wiedzę, nabyliśmy informacje odnośnie tego, co mamy zrobić. I teraz powracając do schematu. Dana kwota, którą sobie ustalimy, czy tam wymyślimy sobie w głowie, przemyślimy, to będzie na przykład okres 3 czy 5 lat, żebyśmy mogli wejść w taką bardzo dużą, fajną strefę komfortu. Ale teraz pytanie, o Jezu, bo to tak długo, bo to, bo tamto. Zgadzam się, i tak, i nie, bo teraz powiedzmy, że przez te 3 czy 5 lat nic nie będę robił, dalej będę żył tak samo jak żyłem, prawda, nawet choćby nie spróbuję, no dajmy spróbować, dajcie spróbować choćby przez pół roku, przez rok, zobaczyć w jakiej sytuacji Was to postawi. No i teraz powiedzmy, przez te 3-5 lat nic nie robiłem i nagle po 5 latach się okazuje, że dalej jestem w tej samej bidzie, klepię te same schematy, tylko teraz będzie mała różnica. Z tego tytułu, że a, po pierwsze już teraz wiedziałem, co mam robić, więc tu już teraz jest taka bida niestety z tą świadomością. A te 3 czy 5 lat i tak zleci. 10 lat, i tak będziemy 10 lat później, i tak będziemy 15 lat później. Oczywiście ja tu mówię o jakichś normalnych sytuacjach. Także jest nad czym się zastanowić. Czy kończymy to dzisiaj i zaczynamy twardo brać się za tą naszą panią bidę i ją żegnać już dzisiaj? Czy zostawiamy to tak jak jest, a powiedzmy za 5 lat będzie niestety kolejna żmudna, niestety bijąca po twarzy prawda. A żyjemy w takich stronach świata, gdzie pieniądze no, zawsze były, są i będą. Płacimy pieniędzmi za usługi, za towary, czyli coś kupujemy, albo jak chcemy, żeby ktoś coś dla nas zrobił, no to musimy zapłacić niestety kasą. A z drugiej strony no, nikt nie będzie robił żadnych przysług za przysługę. Także na tyle rozumiemy sytuację, że pieniądz niestety jest integralną częścią naszego życia, naszego środowiska.
czy pracujemy, czy dopiero jak będziemy podejmowali pracę, nawet jak jesteśmy w szkole, czy choćby nawet później, jak jesteśmy na emeryturze, to wciąż będziemy potrzebowali pieniążki. Dziękuję ślicznie za uwagę. Życzę Wam braku tej biedy. Życzę Wam rozwodu z tymi właśnie problemami finansowymi, abyście mieli pieniążki zawsze na każdym kroku, wtedy tam, gdzie najbardziej potrzebujecie. Żebyście nie musieli się zamartwiać, przemartwiać tym wszystkim. A ja serdecznie zapraszam do subskrypcji kanału, lajkowania, komentowania, aby ten kanał mógł się rozwijać dla Was dalej i służyć Wam jak najlepiej. Trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.